Proszę Państwa, my na początku to w ogóle tak, chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować za to, że wytrzymaliście z nami 27 lat. Niniejszym serdecznie dziękujemy. 27 lat. Szmat czasu. Ale to poczekaj, to jeszcze 40 lat. 40 lat. No do emerytury. Jeszcze 40 wytrzymać, chyba wyjście. Jak nie wytrzymacie, to nie dostaniecie emerytury. Jeszcze 40 świąt czereści. Mamy skrzynce ze Szwecji. Ja mogę powiedzieć 3-4 skrzynce z Ikei. No trudne. Lepiej najłatwiejsze. Ale nie, 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 ale jest takie zdanie, proszę Państwa, które nie sposób powtórzyć, jak się jest na lekkiej bańce, że tak. Ja nie powtórzę. Nie. Ja. Nawet ty. Nawet ja. Nawet ty nie. Even me. Tak. Tak. Słuch. No to jakbyś był na... Bo zakładamy, że jesteś już nadmiarą. Nie jest? I powtórz wtedy. Dziękuję, proszę mi już więcej nie nalewać. Nie da rady, nikt tego nie powtórzy. Znamy bardzo dobrze. Rolujemy 25 wersji piosenki Szładzieweczka do laseczka. Very, very good one. Very, very good. Oh my God, what a lucky day. Dzień w bibliotece przesiadywał. Mama! Słuchaj, ty się trzymaj tej wersji jak najdłużej. A wiesz, jak idzie w oryginale lokomotywa? Lokomotywa w oryginale, jak idzie, tak? No? Lokomotywa w oryginale to nie idzie, tylko jedzie. Nieprawda! Opisać. Nieprawda, proszę bardzo, mam światło. Co robi lokomotywa w oryginale? Stoi na stacji lokomotywa. Ale to nie o to chodzi. Wiesz, może niech sobie stoi, może zepsuta to sobie stoi. Nie jest zepsuta. Działa i stoi. Czasami tak właśnie jest, że jak działa, to... Zapomnij. Co za tym powiela? A jak czasami nie działa, to ty szybki sapie! O czym mówicie? O pociągu czy lokomotywie? Ja już nie wiem, o co mówić. O pociągu, w którym... O młodzieży mówiliśmy. O młodzieży. Młodzież używa tych skrótów, prawda? I reklamodawcy, żeby trafić do młodzieży, też zaczęli używać skrótów. Co jakiś czas pojawia się taka promocja wielka wyprz.
Wielka Wyprz, można zjechać. Wielka Wyprz, a potem jest Wieloszcz. Wieloszcz, Wielwyprz. Wielwyprz, Wieloszcz. Ja czasem prawie niedawno też ze sklepu, a propos dziwnych SMS-ów, dostałem dziwnego SMS-a promocyjnego. Widać, wzięli mnie za młodzież. Za co? Przysłali mnie takiego Wielwyprz w piąg. No pro! I co? No co? Poszedł do sklepu, a ja! Zabrała pro w piąg do sklepu, to mu i tam. I? Ja wchodzę, no, a tam za my. Oj. I oni do mnie. Co się pie? Fyk. I co, i ty spie? I to w Płocku. Uwaga, za chwilę przed wami. Zespół 1-5-L na G. Czyli głupowa im na głowę. Ej! Pamiętajcie, że teraz DJ nie musieli babcia samą zło. Nie ma tam o kolanach. Jest stawie zimna woda.